położonym około 15 km od Budapesztu Szentendre, czas zatrzymał się w XVIII wieku. Życie płynie tu leniwie jak nurt Dunaju, a sieć wąskich uliczek oplata centrum miasta, nadając mu wyjątkowego charakteru. Nic dziwnego, że mieszkańcy Budapesztu polecają to miejsce turystom z zagranicy. Postanowiliśmy sprawdzić na własne oczy, czy Szentendre warte jest zachodu. Współczesna Szentendre uchodzi za węgierską stolicę artystów, którzy od połowy XIX wieku licznie się tutaj osiedlają. Widać to w ilości spotykanych po drodze galerii i straganów z rękodziełem. Można pokusić się o porównanie, że miasto jest dla Budapesztu miejscem spotkań bohemy artystycznej, jak Kazimierz dla Krakowa. Głównym placem Starego Miasta jest Futer, trójkątny rynek zdominowany przez barokowe i rokokowe kamieniczki. Trzy główne uliczki prowadzą do ważniejszych miejsc Starego Miasta. Północna do cerkwi belgradzkiej, zachodnia do miejskiego ratusza, a południowa do dworca kolejowego. Na środku Futer znajduje się kolumna wotywna z krzyżem morowym, ustawiona w tym miejscu w 1763 roku jako podziękowanie za ustąpienie epidemii. Szentendre to miasto tysiąca wąskich uliczek. Robi się niebezpiecznie. Szentendre to miejsce spotkania kultur i religii. W panoramie dominują wystające dzwonnice świątyń, wśród których zdecydowanie najwięcej jest cerkwi. Większość z nich powstała jeszcze w XVIII wieku w następstwie migracji ludności serbskiej. Najsłynniejszym obiektem kultu jest położona tuż przy rynku barokowa cerkiew Zwiastowania. Została ufundowana przez macedońskich i greckich kupców. Najbardziej okazałą cerkwią jest belgradzka, wybudowana przez serbskich uchodźców. Barokowa cerkiew jest niewielkim obiektem jednonawowym, ale z najwyższą w okolicy dzwonnicą. Jedną z najpopularniejszych letnich atrakcji w Szentendre jest przepływający niedaleko Starego Miasta Dunaj Szentendrejski. Na zadbanej promenadzie cały rok działają licznie kawiarenki i restauracje. Chciałoby się powiedzieć, że miasto muzeami stoi, jest ich tutaj co najmniej 7, ale jedno szczególnie nas zainteresowało – Regionalne Centrum Retro. Więcej o muzeum opowiadamy w innym odcinku. Jak dojechać do Szentendre? Nie musicie się długo nad tym zastanawiać, ponieważ problem dojazdu do tej sypialni Budapesztu rozwiązano już w 1888 roku, kiedy otwarto kolej podmiejską. Jej składy przypominają odległe czasy komunizmu, ale najważniejsze, że połączenie obsługiwane jest w godzinach szczytu co 15 minut. Kolej wyrusza ze stacji zlokalizowanej w tunelu metra Batanyter, a posiadając kartę miejską BKK nie musimy płacić dodatkowo za przejazd do granicy miasta. W drodze do Szentendre warto zrobić przystanek na stacji Aquingum, która mieści się na terenie dzielnicy Obuda, czyli Starej Budy. Na obszarze kilku osiedli znajdują się ślady obecności rzymskiej sięgające II wieku naszej ery. Tuż przy stacji Aquingum odsłonięto fundamenty amfiteatru, mogącego pomieścić nawet 8 tysięcy widzów. Z kolei w Peszcie, na placu przy dzisiejszym kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, istniał rzymski fort Contra Aquingum. Obecnie można zobaczyć tam jedynie fragment fundamentów i pamiątkową tablicę. Na najlepiej zachowanym terenie Aquingum utworzono muzeum, w którym znajduje się dużo zabytków o antycznym rodowodzie. Nam nie starczyło już czasu na wejście do obiektu. Jeśli będziecie w okolicy, zajrzyjcie i dajcie znać w komentarzach, co można tam zobaczyć. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!